Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat, jak być bezpiecznym w codziennym życiu. Sprawa bezpieczeństwa to niezwykle istotny element naszego życia, dlatego też Fundacja Lux Veritatis realizuje projekt Bądźmy Bezpieczni, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Też zapraszamy, drodzy Państwo, bo jednym z elementów tego właśnie projektu Bądźmy Bezpieczni jest budowa portalu internetowego. Pokażemy Państwu jego odsłonę ostrzegamy.online. Zapraszamy, zachęcamy też do odwiedzenia tej właśnie strony. Znajdziemy tam różnego rodzaju artykuły dotyczące uzależnień, przestępczości, przemocy w życiu rodzinnym, zawodowym, a oczywiście jak się tego chronić na tym portalu. Fundacja Lux Veritatis dzięki tym funduszom będzie Państwu pomagała. To oczywiście ten program, który dziś też realizujemy, temu ma służyć. Witam serdecznie gości. Są nimi podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jest z nami pan Adam Budek, psycholog społeczny. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I adwokat pan Maciej Zaborowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy mówić o bezpieczeństwie, to może zaczniemy, czy Państwo czujecie się bezpiecznie, też sobą reprezentujecie, można powiedzieć, różnego rodzaju zawody, ale tak w osobistym życiu, pani inspektor? No pewnie od policjantki oczekiwałoby się takiej odpowiedzi, że tak, ale rzeczywiście tak jest, ponieważ no, mam w sobie taki spokój i pewną pewność i życia, i stabilizacji, i tego, gdzie mieszkam, i tego, gdzie pracuję. I to mi daje takie poczucie, że jest bezpiecznie po prostu. Zawsze się udaje pani tak stawać też na, jakby z pomocą, czy na straży bezpieczeństwa drugiego człowieka. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne, bo zawsze gdzieś pozostaje taki dylemat, czy się wtrącić na przykład, tak? Czy to jest moja sprawa, to częste sytuacje związane na przykład z konfliktami w rodzinie. Czy to już jest taki moment, że zadzwonić po interwencję policji na przykład, czy jeszcze rodzina jakby upora się z problemem sama? Teraz mamy taki czas, coraz zimniej, więc czasami spotykamy ludzi na przykład siedzących na przystanku zbyt długo. No i czy się podejść, zainteresować, zapytać, tak. Czy przejść obojętnie. No nie, myślę, że jednak jak nie mam w sobie odwagi, żeby podejść, zapytać, czy wszystko w porządku, bo się na przykład po prostu najzwyczajniej w świecie boję, a widzę, że osoba siedzi dłużej, czy w ogóle na przykład leży, no to chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości i dzwonić pod numer 112 i anonimowo można na przykład dać jakieś zgłoszenie. Poza tym czasami obecność pewnych osób w pewnych miejscach też powoduje takie uczucie, że odbieramy to jako sytuację niebezpieczną dla mnie, tak? Że moje poczucie bezpieczeństwa zostaje w jakiś sposób zagrożone. Dlatego myślę, że chociażby wychodząc jednak z tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, to no, trzeba po prostu zadzwonić, nie muszę się przedstawiać, nawet jeżeli to miałby być telefon nieco przesadzony, oczywiście niezłośliwy. To warto jednak to zrobić. Panie Adamie, pan czuje się bezpiecznie? No, ja od kilku lat pracuję z trudną młodzieżą. Najpierw z trudną, teraz zaburzoną i z tym tematem tak naprawdę obcuję na co dzień, jak dzieciom i młodzieży sprawiać bezpieczne warunki do funkcjonowania, bezpieczne warunki w szkole. Już nawet nie do końca rozumieją, co to jest bezpieczeństwo, prawda? Nie zdają sobie sprawy z zagrożeń. No dokładnie, a nawet jeżeli tak wiedzą, o co chodzi mniej więcej z bezpieczeństwem, to pytanie, czy rozumieją to wszystko na poziomie uczuciowym, bo tak rozumieć na logikę, a czuć to jest jednak co innego. Czuję się bezpiecznie z tego względu, że sam praktycznie cały czas pracuję nad bezpieczeństwem i odkąd pracuję z dziećmi potrzebującymi pomocy, no to jednak zaczynam na to zupełnie inaczej patrzeć, ale też jest to bardzo wdzięczna praca i dostrzegam tego zalety. Panie Macieju, pan adwokat, prawnik? No, tak, czuję się bezpiecznie, ale nawet powiem więcej, czuję się wyjątkowo bezpiecznie. A nawet tutaj jeszcze przed programem wspominałem, że ja akurat wychowywałem się na warszawskiej Pradze. No to taki region Warszawy, można powiedzieć,
z nie najlepszą sławą, przynajmniej kiedyś. Przynajmniej kiedyś. I dokładnie pamiętam te lata 80., początek lat 90., bójki z bejsbolami, noże. To jakby było takie życie codzienne i kradzieże też naprawdę były rzeczą codzienną. Nie było w tym nic wyjątkowego, znaczy to była norma. Jeżeli to przyrównamy do czasów dzisiejszych, no to tamte czasy naprawdę odeszły. Wiadomo, że bezpieczeństwo czy poczucie bezpieczeństwa, ono nie jest uniwersalne, bo ono się różni w zależności od regionów Polski. Nawet w obrębie tego samego miasta czy dzielnicy są regiony czy miejsca bardziej bezpieczne i mniej. Natomiast jeżeli spojrzymy, nazwijmy to ogólnie, na poziom bezpieczeństwa w Polsce, a ja także jestem w tej grupie jakiejś statystycznej, no to aktualnie mamy jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w Polsce, bodajże od końcówki lat 90. Według różnych badań to poczucie bezpieczeństwa oscyluje pomiędzy 87 a 95%. Tak? To jest naprawdę niesamowicie dobry wynik. Myślę, że dzięki pracy nas wszystkich, ale też ogromny tutaj ukłon w stronę policji, więc no, to poczucie bezpieczeństwa naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Bo tak moglibyśmy mówić nawet o jakiejś definicji, o znaczeniu bezpieczeństwa. Zresztą z racji profesji państwo, każdy by oceniał to inaczej, czy rozumiał inaczej. Ale tak, jeżeli pan adwokat mówi, pan Maciej, że ponad 87% ludzi czuje się bezpiecznie, czym jest, tak? Albo jak rozumiemy bezpieczeństwo, czy jak jest rozumiane bezpieczeństwo? No, pewnie różnie dla każdego może ta definicja wyglądać. Wydaje mi się, że jest pewnym brakiem zagrożenia. Bezpieczeństwo w pewnym sensie jest jakimś spokojem wewnętrznym również. Można tak to postrzegać, prawda? Bo wtedy, kiedy wszystko jest stabilne, kiedy wszystko jest dla mnie oczywiste i... Wydaje mi się, że wtedy czuje się człowiek bezpieczny, jak jest to, co mnie otacza, przewidywalne w pewnym sensie, bo każde jakieś odstępstwo od normy albo jakieś zachwianie może spowodować, że coś zostanie odebrane jako niebezpieczne, choć niekoniecznie musi takim być. Także z naszego punktu widzenia, myślę, policjantów, to jest w pewnym sensie brak zagrożenia, jest bezpieczeństwem. Czy to możemy osiągnąć? Myślę, że tak do końca nie, ale to, co tutaj mówił pan Maciej, ja też znam wyniki tych badań, że bardzo wiele osób czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania i myślę, że to jest wspaniały wynik i też wynika chyba z tego, że właśnie ludzie znają swoje otoczenie, znają swoją okolicę, znają swoich sąsiadów i pewne rzeczy są dla nich przewidywalne i oczywiste. I to też sprawia, że oni czują się bezpiecznie. Czasami to jest kwestia nawet architektury przestrzeni, bo zobaczmy, czy będziemy czuli się bezpiecznie, czy nasze poczucie bezpieczeństwa będzie spełnione wtedy, kiedy trafimy do jakiegoś ciemnego, zarośniętego parku, czy wtedy, kiedy to będzie park, gdzie krzaki i drzewa są przycięte, dobrze oświetlony, zupełnie inaczej ten sam park wieczorem, jak się będziemy postrzegali. Na spacer, będziemy się tak czuli bezpiecznie. Dużo lepiej będziemy czuli się i będziemy oceniali swoje bezpieczeństwo, jak wyjdziemy na spacer na przykład z własnym psem w swojej własnej dzielnicy, a inaczej pewnie będziemy to odbierali, kiedy pójdziemy gdzieś, gdzie będziemy na wyjeździe. Nie do mnie. No, z punktu widzenia psychologicznego tak, to tutaj dużo rzeczy się pokrywa. To jest takie poczucie pewności, stałości oraz tego braku potencjalnego zagrożenia. Z punktu widzenia psychologicznego to w 1954 roku taki amerykański psycholog Abraham Maslow stworzył taką tak zwaną piramidę potrzeb. On napisał takie dzieło Psychologia i osobowość, gdzie zajmował się tematem ogólnie ludzkich potrzeb i z tych badań wyszło, że oprócz takich podstawowych potrzeb fizjologicznych, potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejszą potrzebą w życiu człowieka. Najważniejszą między innymi z tego względu, że bez zapewnienia tego poczucia bezpieczeństwa w zasadzie w ogóle nie można pójść dalej. Dalsze potrzeby, czyli potrzeby samorealizacji, potrzeby przynależności, szacunku, miłości, nie mogą być zrealizowane, jeżeli nie czuję się bezpiecznie. Czyli jeżeli nie czuję się bezpiecznie, to jest taka forma blokady.
Natomiast co jest takie specyficzne, to po pierwsze to, że potrzeba bezpieczeństwa jest zarówno potrzebą czysto biologiczną, jak i potrzebą psychiczną, bo z jednej strony to, że mam co jeść, no to jest potrzeba biologiczna, a to, że czuję się bezpiecznie w swoim otoczeniu, w domu, na ulicy, to jest dalej potrzeba psychiczna. Natomiast co jest takie bardzo specyficzne tutaj, to to, że to jest jedyna potrzeba, która jest zmienna na różnych etapach życia. Bo ile potrzeby fizjologiczne, czy potrzeby te dalsze związane z szacunkiem, z przynależnością zawsze są mniej więcej te same, to potrzeba bezpieczeństwa się zmienia, prawda, w trakcie wieku. No, czym innym jest bezpieczeństwo? Dla niemowlęcia, dla dziecka, człowieka młodego i czy w sile wieków, czy można być w bardzo podeszłym wieku. No dokładnie tak. Dla niemowlaka bycie bezpiecznym, poczucie bezpieczeństwa to jest być blisko mamy. Tam, gdzie jest mama, tam jest bezpiecznie. To jest taki okres, który trwa 6 miesięcy, to się nazywa okres budowania więzi. Potem oczywiście dochodzi tata, który cały czas jest obecny, natomiast dochodzi tata, czy jako również ta osoba, która gwarantuje bezpieczeństwo. To jest też tak zakodowane ewolucyjnie w nas, że zawsze to mężczyzna był tą osobą, która zapewniała bezpieczeństwo rodzinie już nawet w prehistorycznych czasach. Natomiast idąc dalej, rodzice to jest główny obszar poczucia bezpieczeństwa. Dziecko to tak odbiera? Ktoś robił takie przepraszam, badania, jak odbiera to właśnie, jak się czuje bezpiecznie, kiedy jest mama, a kiedy jest tata? Tak, do 6 miesięcy to jest okres budowania więzi, to jest taki bardzo specyficzny stan, gdzie dziecko myśli, że dziecko i mama to jest jedność. Ono dopiero mniej więcej po pół roku zaczyna rozróżniać, że jestem ja i jest mama. Ale do pół roku myśli, że to jest tak jakby to jest jedna osoba. Tak? No, ciężko tak w paru słowach to wytłumaczyć, bo nam dorosłym to ciężko to zrozumieć jest, ale z punktu widzenia dziecka to tak jest. Potem dochodzi tata, potem takim pierwszym momentem, kiedy ktoś oprócz rodziców jeszcze się liczy, to jest moment pójścia do przedszkola czy do szkoły, kiedy jestem kilka godzin poza domem, nie ma rodziców i co ja mam teraz zrobić, tak? No, z punktu widzenia dziecka to nie jest takie łatwe przeżycie właśnie. Często dzieci idąc do przedszkola, do szkoły, no to te pierwsze dni są bardzo trudne dla nich. W szkołach, w przedszkolach bardzo często organizuje się takie właśnie warsztaty dla rodziców, którzy posyłają dzieci właśnie. Ja dzieci mówią, mamusia, cię bardzo kocham, nie zostawiaj mnie w przedszkolu. Tak. Tak, no bo dla dziecka to jest bardzo duże wyzwanie, jeżeli od kilku lat jest cały czas przy rodzicach, a tu nagle ma się przerzucić na etap, gdzie kilka godzin dziennie jest bez rodziców, to co to oznacza? I to bezpieczeństwo w tym wypadku to jest ten tak naprawdę nauczyciel, wychowawca, który oprócz tego, że jest jakimś autorytetem, ten to jest tym kimś, do kogo mogę się zgłosić, kiedy mam trudność, kiedy mam jakieś problemy. Potem idąc dalej, no to jest wiek nastoletni. No to jest, można by kolokwialnie powiedzieć, cały arsenał zagrożeń, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Potem z kolei matura, studia i tym podobne. Takim przełomowym momentem, można by powiedzieć, jest to, kiedy człowiek zakłada własną rodzinę. Bo wtedy zmienia się priorytet związany z bezpieczeństwem. Bo cały czas muszę dbać o siebie, że to ja mam być bezpieczny, a tutaj nagle mam dbać o kogoś. Skoro pojawiło się dziecko na świecie, no to muszę teraz kompletnie zmienić swoją, tak jakby, znaczy nie tyle co definicję, co obszar bezpieczeństwa i nagle o kogoś dbać, żeby to ta osoba czuła się bezpiecznie. Idąc dalej, no to oczywiście jest życie zawodowe, które też w dzisiejszych czasach, zwłaszcza korporacyjnych czasach, jest bardzo trudne. Stres pracy, mobbingi. O, temat bardzo skomplikowany, aż do... Zaraz zapytam pana Madzieja. Właśnie to życie codzienne, życia. Tak? Już później, gdy sami musimy o to bezpieczeństwo zabiegać, ale właśnie jesteśmy pośród różnych sytuacji, pośród różnych ludzi. To ja bym tylko jeszcze uzupełnił jedną kwestię. Co ciekawe, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, to jest, znaczy potrzeba poczucia bezpieczeństwa ma charakter absolutnie uniwersalny. Tak? To jest bardzo ciekawe, że zarówno jeżeli chodzi o bogatych, biednych, o różne kraje, tak, ta potrzeba, można powiedzieć, że każdy ją w sobie ma i de facto bez zaspokojenia na poziomie przynajmniej jakimś minimalnym nie jesteśmy w stanie w ogóle rozwijać siebie, ale także naszych działalności gospodarczych, tak? No, de facto gdzieś potem kraju,
To jest, czy kolor skóry, czy szerokość geograficzna tutaj? Ona się oczywiście może troszeczkę w inny sposób objawiać, tak? To się trzeba zgodzić. No, dla nas jakby kulturowo krąg europejski jest tym punktem odniesienia. Tak. No, niemniej jednak ona ma charakter uniwersalny i to jest naprawdę ciekawe, że bez tego poczucia bezpieczeństwa nie przejdziemy dalej. Tak? Zarówno mówiąc o grupach, tak? Czy jako rodzina, jako grupa, czy jako komórka tak naprawdę rodziny, czy też jako kraj, no i potem jakieś jeszcze większe skupiska ludzkie. A ta codzienność nasza, jak, bo nieraz sami pchamy się w kłopoty, tak można powiedzieć. Ja bym zaryzykował takim stwierdzeniem, że no mniej więcej 85 do 90, nawet 5% sytuacji związanych z jakimiś problemami, takimi nie zawsze koniecznie karnymi, ale problemami większymi życiowymi, albo sami generujemy, albo w znacznym stopniu się przyczyniamy niestety do nich. Nie da się ustrzec przed problemami jako takimi, tak jak nie da się ustrzec przed kwestiami prawnymi. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że prawo tak naprawdę otacza nas wszędzie. Tak? Wchodzimy do autobusu, zawieramy umowę, kupujemy kole, tak, taki często podawany przykład, czy inny napój w automacie, tak, także zawieramy umowę, więc jesteśmy codziennie, zawieramy mnóstwo różnych umów. Czy to nas ogranicza? W jakiś sposób tak, ale w momencie tworzenia państwa podjęliśmy decyzję, że jednak część naszych kompetencji przekazujemy temu państwu, bo uważamy, że ono będzie nas chronić. No i to jest znowu ciekawe, znowu wracamy do poczucia bezpieczeństwa, to znaczy my de facto jako obywatele, no już kiedyś na etapie można powiedzieć nawet plemiennym, ale z punktu dzisiejszego oddaliśmy państwu część naszych kompetencji w zakresie właśnie zabezpieczenia nas, tak? Bo nieraz tak słyszymy, że państwo za daleko ingeruje, tak? No nieraz jak my względem siebie, to jest za duża ingerencja. Przepraszam, nieraz dzieci tak się burzą, tak? Że mama, tata chcą za dużo, wracając do tego rozwoju. Ale te ograniczenia właśnie, czy są ograniczenia, czy tak konstruujemy państwo, że czy jest jakaś granica? Wszędzie zdarzają się przekroczenia uprawnień, wszędzie zdarzają się jakieś patologie, w każdym zawodzie, tak? I u lekarzy, i przepraszam, u psychologów, policjantów i adwokatów, tak? Więc nie ma reguły. Zresztą jest specjalny typ też przestępstwa, tak? Przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, tak? Czy uprawnień. Natomiast ja myślę, że nie można generalizować, jest naprawdę nieźle. Znaczy, cieszmy się tym, że to poczucie bezpieczeństwa jest naprawdę na wysokim poziomie i to nie wynika z niczego. To można by naprawdę na długo rozbierać na elementy pierwsze i długą rozmowę, myślę, że nie jedną przeprowadzić, dlaczego tak jest. To prawo, które nas z jednej strony może ogranicza, z drugiej strony daje poczucie bezpieczeństwa, no ono też nieraz tak myślimy, że właśnie coś nas za bardzo uwiera albo właśnie ogranicza, że za duża jest ta ingerencja, nie? Na ile może państwo, na ile ja to odbieram jako poczucie bezpieczeństwa dla mnie czy dla tej wspólnoty, za którą jestem odpowiedzialny, w której żyję, a kiedy jest to jakoś tam przekroczenie czy zagrożenie. Tak, znaczy to w ogóle to jest jeszcze jeden kolejny temat bardzo ciekawy. Znaczy, ja stoję w ogóle na gruncie osobiście jako prawnik, praktyk i teoretyk, że my w Polsce mamy naprawdę bardzo dobre przepisy. Pod wieloma względami mamy świetne przepisy, uważam, że jedne z lepszych w Europie, tylko problem jest zupełnie gdzie indziej, w praktyce ich stosowania. Bardzo często praktyka wypacza sens. Nie można stworzyć norm prawnych, które będą idealne do każdej sytuacji. Nie da rady. To już dawno odeszło się z tego typu tworzenia. Odstępstwa, odejścia takie. Tak, tak, tak. Już dawno teoretycy prawa odeszli od takiego regulowania kazuistycznie wszystkich sytuacji. Teraz raczej daje się ten luz decyzyjny, no ale niestety ta praktyka często powoduje, że sens przepisów jest wypaczany. A o zagrożeniach, co wpływa na to, że my tracimy poczucie bezpieczeństwa? Bo są takie prawdziwe zagrożenia, którym podlegamy, ale nieraz są też takie zagrożenia, które sami wprowadzamy w swoje życie, a tym samym w życie nieraz innych ludzi. Nie, no ja myślę, że to jest naprawdę bardzo różnie, ponieważ czasami jesteśmy mimowolnymi świadkami, czy wręcz uczestnikami sytuacji, w której się znajdziemy, będąc w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie, mając takiego pecha poniekąd, a czasami sami w takie sytuacje się po prostu pakujemy. Myślę, że, nie wiem, dobrym przykładem jest wypadek samochodowy, tak?
czasami jestem winny spowodowania wypadku przez swoją niebezpieczną jazdę, nieodpowiedzialną jazdę, a czasami jestem uczestnikiem wypadku i tak naprawdę osobą pokrzywdzoną przez to, że ktoś w taki właśnie sposób się zachowywał. I można by mnożyć tych przykładów, bo mogę stać się, stwarzając zagrożenie, na przykład sprawcą napadu na placówkę bankową, w której będą klienci, prawda? A mogę być przypadkowym uczestnikiem tego napadu jako klient tego banku. I myślę, że wtedy moje własne spostrzeżenia i ocena tego, czy jest bezpiecznie, czy nie, będzie bardzo różne. Może się tak stać, że odbiorę telefon, w wyniku którego zawali mi się cały mój świat i całe moje poczucie bezpieczeństwa ulegnie wypaczeniu, ponieważ do tej pory wierzyłem, że na przykład ludzie są wyłącznie dobrzy. Generalnie starsze osoby mają takie poczucie, prawda? Oni nie zakładają, że ktoś będzie czyhał na ich bezpieczeństwo, na ich, nie wiem, pieniądze, że ktoś będzie chciał ich oszukać. Jakby z założenia przyjmują, że są pewne zawody takiego społecznego też zaufania, że to na pewno to, gdzie, w czym się znaleźli, jest sytuacją wykreowaną tak naprawdę przez na przykład oszustów, a okazuje się, że te osoby dają temu totalną wiarę i, no i dają się oszukać. Mamy, pani nam przywiozła taki króciutki film Bądź Smart. Teraz pojawiają się też takie przypadki, że nawet słuchając radia, wiadomości, że w tym roku gdzieś chyba w zachodniopomorskim z 300 wypadków ludzi, którzy wchodzą nawet na pasy, nie patrzą się, nie rozglądają, bo tak między sobą możemy przechodzić, prawda, z telefonem włączonym i patrząc się. Myślę, ale że to w ogóle dzisiaj jest dzieje się tak, że nowy typ zagrożenia chyba, tak? Gdzieś tam dogodność korzystania ze smartfona, ale też tak naprawdę to, jak bardzo on nas ogranicza. Już nie mówię w kontaktach z innymi osobami. Może popatrzmy na materiał, a później spróbujemy go też skomentować. Mam nadzieję, że i później widzowie też odniosą się do tego materiału. Proszę bardzo. No właśnie, bo to zagrożenie sami sprowadzamy, czy możemy sprowadzić na siebie? No myślę, że to był taki dobitny przykład, że niestety tak. Jakże często teraz jesteśmy świadkami właśnie takiego widoku. Stąd tego rodzaju kampanie, czy pomysły na to, jak to zmienić, tak? No bo coraz częściej jesteśmy właśnie świadkami takiej sytuacji, że ktoś idzie i tak naprawdę w ogóle nie patrzy, co się dzieje dookoła. Właśnie było pytanie, co teraz należałoby zrobić, bo wygląda na to, że chociażby młode pokolenie, prawda, już poszło troszeczkę za daleko, już nie reflektuje, bo nawet traci życie, tak? Jest okaleczone do końca i może się zastanawiać, co ja teraz dalej będę robił. I teraz my dzisiaj też chcemy o bezpieczeństwie mówić, to taka proza życia. I co pani ma, czy państwo macie? Ja myślę, że to jest problem, który w ogóle, z którym się musimy gdzieś zmierzyć jako dorośli ludzie. Bo jest oczywiście pytanie, czy ludzie, młodzi ludzie, tak naprawdę przywiązują dużą wagę do poczucia bezpieczeństwa, bo myślę, że oni o tym w ogóle nie myślą. Myślenie o tym pojawia się najczęściej niestety za późno. My jako dorośli, jako dzieci, dużo łatwiej jest mówić o bezpieczeństwie z dziećmi niż z nastolatkami czy osobami jeszcze bardzo młodymi, tak? Poza tym jest też kwestia zagrożeń, które wiążą się z całą cyberprzestrzenią, której jeszcze kilkanaście lat temu nie było. To są rzeczy nowe, to są rzeczy, z którymi musimy umieć my jako dorośli się mierzyć, ale też musimy nauczyć nasze dzieci czy młode osoby funkcjonować z tymi zagrożeniami i sobie z nimi radzić. Się dużo o tym hejcie, o naruszeniu dobrego imienia, czy takim nękaniu. No tutaj nie każdy. Czy o zawieraniu znajomości chociażby z osobami, których tak naprawdę nie znamy i nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, bo to, że ktoś mówi, że ma tyle i tyle lat i jest, nie wiem, Kasią czy Wojtkiem,
to wcale nie znaczy, że to będzie ta osoba. Także ja myślę, że dzisiaj bezpieczeństwo to jest temat naprawdę rzeka. I chociażby to, o czym tutaj mówimy, o bezpieczeństwie na drodze, ono w dużej mierze, w bardzo dużej mierze zależy ode mnie. Od tego, jak ja funkcjonuję jako pieszy, ale też jak ja funkcjonuję jako kierowca. I teraz wracając do pierwszego pytania, czy jesteśmy w stanie wpływać na swoje bezpieczeństwo albo na to poczucie zagrożenia, no to oczywiście, że jesteśmy i to w bardzo dużej mierze, zarówno w tym tworzeniu swojego bezpieczeństwa, jak i w tworzeniu zagrożenia, bo tak naprawdę no kto decyduje o tym, że nie patrzy, jak wchodzi na przejście dla pieszych? No ten pieszy, który się patrzy tylko w tego smartfona, tak? Albo jeśli kierowca zbliża się do przejścia dla pieszych, bo i takie wypadki przecież mają miejsce na przejściu dla pieszych, gdzie pieszy powinien czuć się absolutnie bezpiecznie, no to kierowca nie zachowuje tej szczególnej ostrożności. Więc jakby stwarzając to zagrożenie, no w jakiś sposób o tym decyduje. Może nie do końca świadomie, albo nie do końca chce takich konsekwencji, bo trudno przewidywać, że... Co że... zrobić w takich sytuacjach? No chyba myśleć, tak się wydaje, tak? No zwłaszcza jako ludzie no, dorośli i odpowiedzialni za to, co się dzieje. Ale tak naprawdę my jako policja zaczynamy tą edukację już bardzo wcześnie, bo już na etapie przedszkolnym, gdzieś tam później szkoła. I to wczesna szkoła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, bo przecież nie pójdziemy do późnych klas szkoły podstawowej, czyli mam na myśli siódmą, ósmą klasę, czy do liceum, czy technikum. I nie będziemy mówić tej młodzieży o tym, że należy przychodzić na zielony, bo oni dawno to wiedzą. Jest tylko pytanie, jak bardzo zostali wyedukowani, że będą przychodzić tylko na zielonym i koniec, kropka, nie? A dziś główne zagrożenia, bo tak też myślimy o młodym pokoleniu, główne zagrożenia, kwestia bezpieczeństwa młodzieży i jak im przeciwdziałać, tym zagrożeniom? No, to jest bardzo szeroki temat, natomiast no to bezpieczeństwo, mam wrażenie, w oczach młodego człowieka to jest jak powietrze. Ono jest bardzo oczywiste, dopóki coś się nie stanie. Dopóki nie zabraknie powietrza, no to ktoś nie myśli, że może go brakować. I tak samo jest z bezpieczeństwem. Ta sytuacja z przejściem na pieszych, tak, ze smartfonem. To działa tak samo. Dopóki coś mi się nie stanie, no to kto się zastanawia nad tym, jak przechodzić przez przejście dla pieszych? No przecież to wszyscy wiedzą, to jest takie oczywiste. Jest zielone, to przychodzę, o, to coś tam przyszło, no to spojrzę w tego smartfona. Jeżeli chodzi o profilaktykę, to rzeczywiście u nas, uważam, jest na bardzo dobrym poziomie. Ja tutaj potwierdzam to, co tutaj pani mówiła przed chwilą. Sam pracuję w szkole i wiem, że przyjeżdża policja, przyjeżdża straż miejska, są obowiązkowe zajęcia dla dzieci. Natomiast no, nikt się nie zastanawia nad, może nie tyle co profilaktyką, co konsekwencjami, co edukacją dotyczących skutków. W Stanach Zjednoczonych była kiedyś taka kampania, że po jednej stronie były osoby zapraszane, które były przyłapane na jeździe samochodem ze smartfonem. No to najczęściej pisały SMS-y, tam opowiadały, tam co robią z tym smartfonem za kierownicą, a potem była zapraszana osoba do rozmowy, która uczestniczyła w wypadku, którą spowodował kierowca, który właśnie jechał ze smartfonem. Wtedy można mówić o jakiejś prawdziwej empatii, można mówić o zrozumieniu, bo to jest skutek, który widać. Ale ja myślę, że takie programy się dzieją. Także u nas coraz częściej są nawet ogólnopolskie kampanie, które pokazują sprawcę i jego relacje i pokazują osobę pokrzywdzoną. Czy na przykład, nie wiem, zajęcia nawet na etapie już, myślę, szkoły średniej z uczniami, gdzie zaprasza się sprawców wypadków drogowych, którzy jechali pod wpływem alkoholu czy narkotyków, tak? Jak bardzo to zmieniło życie także tych sprawców, bo to nie jest tak, że to pozostaje bez echa w tych ludziach, prawda? To wypacza, to oczywiście. Całe życie wali, prawda? Całe życie mu się wali. Niejednokrotnie traci pracę. Różne są konsekwencje, jeśli chodzi o rodzinę. Plus jeszcze poczucie winy własnej, jeżeli mamy ofiarę tego pytanie, wypadku. Jak człowiekowi skutecznie pomóc, nie? Bo niektórzy jak gdyby nie biorą tego pod uwagę wcześniej. Mhm. Jestem kierowcą zawodowym, a mimo wszystko wypiję, prawda? Do czasu, aż nie stanie się wypadek. Czyli jak wspomagać, żeby rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa było rozumiane przeze mnie, bo ja na przykład uczestniczę w ruchu drogowym i teraz
czy sam się czuję bezpiecznie i czy drugiemu człowiekowi stwarzam to poczucie bezpieczeństwa? No myślę, że to niestety nie jest takie łatwe, bo gdyby było, to pewnie byśmy nie musieli ani o tym myśleć, ani myśleć o tym, jakie kampanie jeszcze możemy zrobić, tak? Albo jak jeszcze możemy dotrzeć do ludzi, żeby zaczęli myśleć o swoim bezpieczeństwie, na przykład w ruchu drogowym właśnie w taki sposób, tak, że jestem za nie odpowiedzialny, że to nie jest tak, że tylko policja, inspekcja transportu drogowego, nie wiem, straż miejska, tak, fotoradary znienawidzone przez wszystkich i odbiór tego. Kiedy jestem mieszkańcem małej miejscowości, to chcę, żeby fotoradar stał, tak, ponieważ kierowcy przez tą moją miejscowość jadą ile się da, nie patrząc na ograniczenia. A kiedy jestem kierowcą, to oczywiście jak traktuję ten fotoradar? No jak maszynkę do zarabiania pieniędzy. No i jest chyba kwestia tak naprawdę wychowywania już młodego pokolenia. Wszędzie poprzeczki to byłoby bez sensu. To by było bez sensu, oczywiście. Ale jest kwestia, chyba mi się duże zadanie mi się wydaje państwa i różnych instytucji w wychowywaniu ludzi do bezpieczeństwa, do tej nauki bezpieczeństwa. Tak jak pan Maciej mówił, że wypaczamy to prawo, bo jest 50 i wystarczyłoby stosować tą 50 czy 70. Ja tu z przedmówcą zgodzę się w 100%, naprawdę. Ja tutaj zupełnie zgadzam się z moją szanowną przedmówczynią, chociaż często na sali sądowej występujemy po dwóch różnych stronach. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, o której rzadko się mówi w Polsce, w ogóle w Europie, dotyczącą konsekwencji, bo to nie są tylko konsekwencje przestępczości na poziomie szkód osobowych. Te konsekwencje są także na poziomie gospodarczym. To są liczone w miliardach złotych tak naprawdę straty związane z samą przestępczością, bo nawet ten wypadek, on powoduje konieczność jednak, aby była karetka, tak, aby była obsługa tej karetki, miejsce w szpitalu, leczenie, przecież przez państwo. To wszystko oczywiste jest, prawda? A jednak te konsekwencje dla nas, naprawdę dla są ogromne także na poziomie gospodarczym. I jeżeli nie musielibyśmy jako społeczeństwo ponosić tych kosztów, które tak naprawdę są zbędne na walkę z przestępczością, to myślę, że jeszcze więcej można by było tych pieniędzy zainwestować, i nie boję się tego słowa powiedzieć, zainwestować w edukację, bo ta edukacja, tak jak moi tutaj oboje rozmówczyni, przedmówcy mówili, jest kluczowa. Tak? Myślenie, nikt nas nie zwalni z myślenia, żaden przepis, żaden zakaz, myślenie i edukacja. Pani inspektor też przed programem wspomniała o tym projekcie we Francji, żeby zabronić, że tam tak się próbuje, czy tak już jest? Chyba weszło to już w życie. Nie używać telefonów, smartfonów. Żeby zabronić używania telefonów w szkołach. Dzieciom, młodzieży, tak? Oczywiście to jest temat do dyskusji, bo pewnie wielu rodziców dają trudno powiedzieć. Bezpieczeństwa. Tak, właśnie. No ale czy posyłając dziecko do szkoły, nie ufam, że ono jest bezpieczne? Bo wydaje się, że jednak tak. Więc... przecież kiedyś wszystko doskonale funkcjonowało bez smartfonów, bez telefonów komórkowych. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez tego życia, tak? Są szkoły, ja myślę, że są też... Były kiedyś i są też dzisiaj. To właśnie to poczucie z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej strony wielości zagrożeń, tak? I dla dzieci, i dla młodzieży, i dla osób starszych. Tak, ale myślę, że jeśli chodzi o posiadanie przez dzieci telefonów czy smartfonów w szkołach, no to jest też kwestia ich skupienia, ich możliwości skupienia, ich rozproszenia uwagi, tak? Tego, że cały czas myśli, czy tam coś przyszło, czy w tym tornistrze, czy w tej torbie już tam zapikało, czy jeszcze nie, prawda? To oczywiście jest pewnie wypowiedź bardziej dla nauczycieli i to oni powinni się wypowiedzieć, czy to jest coś, czego nie powinno być w szkołach. Na dziś pewnie jeszcze nie ma takich dyskusji, ale wiem, że są szkoły, gdzie na przykład nie wolno używać, ja już nie mówię na lekcjach, bo to jest oczywiste, ale nie wolno używać telefonów komórkowych nawet na przerwach. Oczywiście jest to pytanie, czy być tak radykalnym, jak zaproponowano to z tego, co mi wiadomo we Francji, prawda, że nie wolno będzie używać smartfonów. Czy to też nie spowoduje jakby zbudowania więzi od nowa, fajnych, takich, które my pamiętamy chyba jako młodzi ludzie gdzieś tam z przerw w szkołach, do których chodziliśmy. Dzisiaj coraz częstszy widok to młodzi ludzie siedzący obok siebie, czy wręcz dzieci i każdy w swoim smartfonie, tak? Nawet rozmowy za bardzo nie ma między nimi, więc
Być może jest to też pole, na pewno jest to pole do rozważań i do dyskusji, a w pewnym sensie także budowania tych relacji na rzecz bezpieczeństwa, bo jeżeli ja czuję się dobrze w tej swojej gronie rówieśników, my mamy fajne relacje, wszyscy się znamy, to moja odpowiedzialność za tego kolegę, wydaje mi się, będzie też trochę inna niż za osobę mi obojętną. Chciałbym zapytać o seniorów, jak oni, czy oni się czują bezpiecznie, ale wcześniej taki też materiał filmowy, pamiętaj o mnie, bo ja zapominam o demencji, ale to też jak gdyby sygnalizuje problemy, z którymi może seniorzy spotykają się, a my przez to no, pytanie, jak się też zachowujemy. Pamiętaj o mnie, bo ja zapominam. Jak właśnie zadbać o seniorów? Bo każdy może, to nie tylko kwestia demencji, czy tych ograniczeń, które wchodzą w nasze życie z racji chociażby wieku, bo choroba może przyjść no, na nas nawet jutro. I teraz jak my się też jako społeczeństwo zachowujemy, czy jak rodzina, co właśnie ze starszymi, czy z tymi, którzy potrzebują już jakiejś większej naszej troski i zainteresowania? Ja myślę, że to też jest zupełnie oddzielny temat, ale to jest też temat, który buduje jakby poczucie bezpieczeństwa zarówno rodziny, jak i tej osoby starszej. Oczywiście jest zupełnie inny odbiór, czy potrzeba w ogóle bezpieczeństwa u osoby starszej, czy u nastolatka, tak? Dla nastolatka on w ogóle o tym nie myśli. Osoba starsza czasami nam się wydaje, że wręcz przesadza, prawda? Akurat ten materiał, który powstał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, mówi o takim problemie, z którym borykamy się jako policja, ze zgłoszeniami zaginięć osób starszych, że bardzo często jest tak, że są to osoby trochę no nie zawsze dobrze zaopiekowane przez rodzinę, tak? Rodzina wie, że osoba starsza ma problem, ale nie do końca jakby dba o bezpieczeństwo tej osoby poprzez, nie wiem, wyposażenie jej chociażby w części garderoby, w kieszenie palta, kurtki, swetra, włożyć karteczki z numerem telefonu, pod którym kontaktować się, jak osoba taka zostanie znaleziona w pewnym miejscu. Albo przychodzi rodzina zgłosić zaginięcie starszej osoby i się okazuje, że nie ma aktualnego zdjęcia tejże osoby, tak? No to jak podać do publicznej wiadomości, kogo my szukamy? Przecież nie będziemy publikować zdjęcia z dowodu osobistego sprzed, no, czasami wielu lat. To dobre podpowiedzi, bo nieraz, no, możemy jakiś problem mieć za chwilę, tak? Ale czy my robimy jakiś krok do przodu, tak? Czy my potrafimy wyjść z czymś do przodu, tak jak pani nawet mówi, że no, chcielibyśmy pokazać, jak ktoś z naszej, na przykład nasza mama, babcia wygląda, no ale nie mamy zdjęcia. Nie mamy zdjęcia i to jest problem, który my oczywiście jako policjanci postrzegamy trochę inaczej, no bo jak mamy szukać osoby, której zaginięcie zgłasza rodzina, ale to jest też kwestia budowania tego poczucia bezpieczeństwa tej rodziny, która jest odpowiedzialna za taką osobę, tak? I znowu wracamy do tego, czy sami jesteśmy w stanie o to zadbać, czy nie jesteśmy w stanie, czy narażamy się na to odczucie, że jest niebezpiecznie. Bo co, bo zgłosiliśmy i policjanci nic nie zrobili. No dobrze, przyjmuję argumenty, jeśli są zasadne, ale co ja zrobiłem, żeby było bezpiecznie dla tej na przykład starszej osoby, która wiem, że ma na przykład zaniki pamięci, że jej potrzeba zaopiekowania się nią jest na tyle duża, że no w tej chwili już nie możemy tego pozostawić w rękach tej osoby. Stąd na przykład tego typu filmy, które powstają, które też mają zachęcić do myślenia o bezpieczeństwie. Może nie mnie, ale osób mi bliskich, czasami być może nawet sąsiadów. A jak panowie to postrzegacie? Bo nieraz może być też i takie myślenie, że to ktoś powinien zabezpieczyć, tak? Że to nie my, że jak gdyby to z nas schodzi, że to ktoś powinien, państwo to powinno, jakaś agenda państwowa powinna to wziąć i wymyśleć, a tak naprawdę może to leży w zasięgu moich możliwości.
No, ja osobiście nie lubię takich stwierdzeń, że to państwo powinno. No, jeżeli mam dziecko, no to ja jestem za nie odpowiedzialny. No to państwo jest ojcem mojego dziecka, czy ja jestem ojcem, tak? Do mnie na przykład bardzo często przychodzą rodzice i tak pytają się, co zrobić, żeby no to dziecko zabezpieczyć, no bo to tyle przecież zagrożeń, prawda? W dzisiejszych czasach to przecież i narkotyki, i pornografia, i przecież eksperymenty z tym, z tamtym. No, odpowiedź jest jedna, zamknąć dziecko w domu i nie wypuszczać. Tylko w taki sposób go uchronimy. No nie, oczywiście nie można myśleć w ten sposób. Bardzo nie dzisiaj, ważne to jutro jest... się z tym problemem zmierzy. Dokładnie. Jak dziecko, to jako młody człowiek. Wychowanie to jest w dużej mierze przygotowanie do dorosłego życia. Ja muszę nauczyć dziecko, jak ma reagować w danych sytuacjach, jak ma postępować. No, jeżeli ja za wszelką cenę będę chciał zabezpieczyć, to go po prostu nie zabezpieczę. To jest proste. Zapewnienie bezpieczeństwa to jest przede wszystkim profilaktyka. Tak jak tutaj pani przed chwilą mówiła, tak? A co zrobiliśmy wcześniej? Tak? Jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko nigdy narkotyków nie spróbowało, nigdy nie sięgało do pornografii, nie wchodziło w jakieś podejrzane grupy rówieśnicze, to jest mój obowiązek. To ja muszę wychować swoje dziecko. No, padło na początku pytanie, czy to państwo nie powinno. No, pytanie, komu powinno zależeć? No, przede wszystkim mnie. I jaka rola i kogo w danym momencie powinna być, panie Macieju? No ja mam identyczne doświadczenia. To znaczy, kiedy przychodzą do mnie ludzie z problemami, to okazuje się, że 90% to jest wynik zaniedbania. Bądź rodziny, bądź najbliższych. I niestety często jest już za późno. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nikt nas nie zwolni z myślenia. Natomiast prawo nie jest receptą na nic. Prawo pojawia się już jako ten ostatni, przynajmniej powinno pojawiać się jako ostatni element. Ja zawsze staram się na początku każdej rozmowy z ofiarami, z pokrzywdzonymi, szukać jakichś rozwiązań alternatywnych. Zwróćmy uwagę, że ostatnio coraz częściej też pojawia się, mówi się o takim zjawisku, czy jednak pewnym systemie konkurencyjnym do typowych postępowań procesowych, o mediacjach. Tak? Szukajmy rozwiązań nieoczywistych. To znaczy, jeżeli jest problem, to nie idźmy od razu do sądu. Starajmy się porozmawiać z osobami, z którymi mamy problem. Starajmy się rozwiązać problem w rodzinie, może gdzie indziej. Może, jeżeli ta rozmowa nie jest w stanie doprowadzić nas do takich rezultatów, jak chcemy, to skorzystajmy z pomocy wyspecjalizowanych ośrodków. Może skorzystajmy z tej mediacji. Tak? Tylko to wszystkie te metody polegają na jednym, na rozmowie. I dwie strony jednak muszą widzieć to rozwiązanie za celowe... Ale jest bardzo różnie. Czasem strony naprawdę bardzo skonfliktowane. Kiedy no wydaje się, że nie ma najmniejszych szans, aby doszło do jakiejś ugody. I jednak w wyniku dobrze prowadzonej mediacji są w stanie zawrzeć ugodę, a może inaczej, są w stanie rozwiązać problem. Bo pamiętajmy o tym, że wyrok sądowy, jaki by on nie był, on nie załatwia żadnego problemu. Tak? Zawsze jest strona wygrana i przegrana. Mediacja czy też ugoda daje nam jedno. Daje nam wypracowanie wspólnego rozwiązania, które będzie w jakiś sposób zadowalało obie strony. I to jest bardzo ważne, aby to obie strony wygrywały, a nie tylko jedna. Bo jeżeli będziemy patrzyli na życie właśnie w ten sposób, że to my musimy być wygranym, no to na pewno nasze problemy nie znikną. Szanowni Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Numery do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, i dwa telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. W przerwie nim odbierzemy Państwa telefon. Chcielibyśmy też może materiał wyemitować o oszustwie na funkcjonariusza. To też myślę warte naszej uwagi. Dobra, już jestem. No i bardzo dobrze, krócie. Jeszcze chwila i... O, chcesz? Nie, na razie. Dobra, okej.
Słucham. Cześć, babciu. Ale kto mówi? No co ty, babciu, wnuka nie poznajesz? Marcin, co u ciebie słychać? Długo do mnie nie dzwoniłeś. No wiesz, babciu, zalatany jestem, wiesz jak to jest, ale nieważne. Powiedz, co tam u ciebie, jak zdrowie? No wiesz, jak to w tym wieku, tu boli, tam strzyka. Ale tak ogólnie dobrze, dobrze. Ale wiesz, Marcinku, muszę ci coś powiedzieć. Zapisałam się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To dobrze, super. Słuchaj, babciu, dzwonię do ciebie w konkretnej sprawie. Mam kłopoty, a nie chcę, żeby moi rodzice się dowiedzieli. Boże, jakie kłopoty? Nic się nie stało? Nie, babciu, jest w porządku, ale jest taka historia, że miałem wypadek pożyczonym autem kolegi. Naprawiłem je, jest do odbioru, mechanik nie chce mi wydać, ponieważ muszę zapłacić. Nie mam pieniędzy, a na pożyczkę w banku musiałbym długo czekać. A nie możesz poprosić rodziców? Babciu, znasz ich, wiesz jacy oni są, a potrzebuję 20 tysięcy. Aż tyle? Ale ja, Marcinku, ja mam tylko 8 tysięcy i wiesz co, i mam założoną lokatę. To dobrze, to mnie ratuje. Resztę pożyczę od kolegi. Słuchaj, przyślę do ciebie mojego kolegę, Piotra Bydgoskiego, który weźmie od ciebie te pieniądze i mi przekaże. Tylko proszę cię, nie mów nic rodzicom. No dobrze, Wnusiu, będę czekała. Słucham. Dzień dobry. Z tej strony komisarz Marek Kowalski, Centralny Biuro Śledcze Policji. Ja mam do pani takie pytanie. Czy dzwonił wnuczek do pani przed chwilą? Tak. A, dzwonił. To ja panią informuję, że to nie był wnuczek. To był oszust, którego my próbujemy od dłuższego czasu, proszę panią, namierzyć. Moja prośba jest taka, żeby nie popsuć naszego śledztwa. Jeżeli przyjdzie, bardzo proszę mu wydać wszystkie pieniążki, o który on panią poprosi. Bardzo proszę, to jest ważne, jak przyjedzie kurier, niech pani się nie zdradzi, że pani wszystko wie. Jak sprawa się skończy i ich zatrzymamy, to ja pani osobiście przywiozę te pieniądze. Osobiście, z nagrodą od komendanta za udział w akcji i pomoc w zatrzymaniu przestępców. Zrozumiała mnie pani? To bardzo proszę o spokój i do usłyszenia. Do widzenia, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem kolegą Marcina. Miałem coś dla niego od pani odebrać. Tak, to prawda. Proszę wejść do środka. Bardzo proszę. Ja już mam przygotowane pieniążki. Bardzo proszę, żeby jak najszybciej pan przekazał je Marcinkowi. Przekażę. No, wiem tylko, że ma naprawdę bardzo poważne problemy. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia panu. Drodzy państwo, film, który właśnie obejrzeliście, ma na celu ostrzegać przed oszustami, którzy swoim działaniem chcą pozbawić państwa oszczędności niejednokrotnie całego życia. Wykorzystują w tym celu uczucia, jakimi darzycie państwo osoby najbliższe lub zaufanie, jakim darzycie państwo policję. Jeżeli ktoś zadzwoni, poprosi o pieniądze, nie podejmujcie pochopnie decyzji. Dajcie sobie czas na przemyślenie. Skonsultujcie zaistniałą sytuację z kimś bliskim i wspólnie podejmijcie decyzję. Ponadto pamiętajcie państwo, policjanci nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu. Nie dajcie się oszukać. Bardzo dziękujemy. Mieliśmy też komentarz policji, a państwa komentarze do tego materiału. Tak pytałem w międzyczasie, czy rzeczywiście tak się zdarza, czy wielu ludzi można tak naciągnąć. Ja muszę powiedzieć, że odkąd zaczęliśmy prowadzić działania edukacyjne, czyli taką taka kampania, tak? Kampanię, czy różne spotkania, również dzięki telewizji Trwam, bo przecież wielokrotnie u państwa prezentowaliśmy filmy, czy mówiliśmy o oszustwach metodą na policjanta, czy metodą na wnuczka, to coraz częściej zdarza się, że mamy usiłowanie oszustwa, czyli nie udaje się sprawcom. Niestety zdarza się również tak, że ta metoda okazuje się być skuteczna. Presja, pod którą działają osoby starsze, presja czasu, że to wszystko jest szybko, oni nie mają czasu na myślenie, że jest policja, a jeśli policja, to znaczy, że wszystko jest pewne i że taka jest prawda. Do tego stopnia czasami zdarza się
otumanić taką osobę, że wtedy, kiedy przychodzi prawdziwy policjant, czy prawdziwi policjanci z komisariatu przyjeżdżają, to osoby nie chcą z nimi rozmawiać, ponieważ mówią, że nie, 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 bo to wszystko jest tajna akcja. W tej rozmowie takie rzeczy słyszą i dużo czasu nam zajmuje przekonywanie, że to jest oszustwo. I wydaje mi się, że wtedy poczucie bezpieczeństwa takich osób no jest naruszone chyba w sposób absolutny. Panie Macieju? No niestety to nie jest fikcja, tak. Tego typu sytuacje zdarzają się. Zdarzały się bardzo często, teraz już oczkę mniej. To też nie jest zjawisko charakterystyczne tylko dla Polski. To trzeba powiedzieć, że to obrzydliwe, wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo, które bazuje na zaufaniu, tak, na emocjach. No jednak jego wykrywalność znacznie wzrosła, a dzięki akcjom edukacyjnym właśnie policji ilość osób, które by się potencjalnie nabrały, jest coraz mniejsza, ale jeszcze jedno to jest istotne. To nie są jakieś przypadkowe osoby. To są naprawdę zorganizowane grupy przestępcze, które mają bardzo wyszczególniony podział ról w ramach tych grup i one zyskują tak naprawdę miliony, czasami są to po kilkanaście milionów, kilkadziesiąt milionów złotych. To są naprawdę niewyobrażalne kwoty, a na tym wszystkim ludzie tracą tak naprawdę całe swoje oszczędności. A co jest jeszcze gorsze, że oprócz utraty pieniędzy, tak naprawdę bardzo często doprowadza to, no niestety nawet do śmierci, w wyniku szoku po tej całej sytuacji. Mamy też widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Cześć Boże, Alicja Smigiel. Cześć Boże Pani. Ja co prawda nie od samego początku oglądam. Być może był poruszony temat, a być może nie. Otóż jak zabezpieczyć się przed złodziejem, przed włamaniem do domu? Mam taki problem, to znaczy problem. Wybudowałam dom, czy kupiłam dom i wyposażyłam dwie łazienki. Nic jeszcze wewnątrz, znaczy całkowicie. I teraz znajomi mówią, a gdy ktoś się włamie, no jest zagrodzone, jest zamknięte, ale przecież no ktoś mi tam podpowiada alarm włożyć. Brat mój na to, a wiesz, im bardziej zabezpieczyć, najpierw tak, alarm, a potem, ale im bardziej jest zabezpieczone, tym bardziej jest to jakieś domniemanie, że tam jest nie wiadomo co. Właściwie, no co należy zrobić? Jak uniknąć tej szkody, bo to powiedzmy raz, że mogłaby być zdemontowane te łazienki i jeszcze zniszczone, bo powiedzmy, no właśnie tak mi tam mówią, że mogą krany powyrywać wodę. Panie Jeńcu, bardzo dziękuję. Nie po to budujemy dom, wyposażamy go, żeby to wszystko demontować, bo ktoś ukradnie. Więc kwestia ochrony swojego mienia. No zapewne, no myślę, że w 100% nigdy nie mamy pewności, że tak się nie stanie. Dobrze jest mieć dobre kontakty z sąsiadami, tak? Wtedy, kiedy nas nie ma w domu, żeby oni wiedzieli, żeby ten sąsiad był zaufany i w razie czego zareagował, albo chociażby zadzwonił z informacją na policję, że ktoś, nie wiem, kręci się niepożądany. Jeżeli mówimy o domach jednorodzinnych, wolnostojących, chyba jednak dobrym sposobem będzie założenie jakiegoś alarmu przez profesjonalną firmę jednak, bo jeśli starczyło na dom, to chyba na to też jeszcze gdzieś wyskrobiemy. Wydaje się, że to też będzie niezły pomysł. Założenie rolet antywłamaniowych. Oczywiście możemy powiedzieć, że tak naprawdę no nic nie jest w stanie powstrzymać włamywacza od tego, żeby się włamał, jak już sobie to postanowi. No pewnie tak, no ale jakże często okazja czyni złodzieja, tak? Czyli nie wiem, okna poodsłaniane, cenne rzeczy na widoku. No i właściwie z naszego punktu widzenia jako policjantów, no to takie powiedziałabym nawet może lekkie zaproszenie. Także wydaje się, że dobry sąsiad, który będzie obserwował wtedy, kiedy nas nie ma, założony jednak alarm, czy jakieś chociażby zabezpieczenia w sensie rolety antywłamaniowe, czy zabezpieczenia w oknach antywłamaniowe, dobre drzwi z dobrym zamkiem, no takie podstawowe rzeczy, to co jesteśmy w stanie zrobić, tak? Bo jeśli, no jeśli zdarza się tak, że już dojdzie do włamania, no to dobrze też nie trzymać wszystkiego, co jest najcenniejsze w domu. Albo mieć skrytki w bankach, albo jeśli są to rzeczywiście drogocenne rzeczy, no to
takie sejfy, o których nie będziemy wszystkim opowiadać, tak? A jakże często teraz jest tak, że po pierwsze na portalach społecznościowych prezentujemy zdjęcia z wakacji, informując tak naprawdę na bieżąco, że nas nie ma w domu, a po drugie pokazujemy to, co mamy najcenniejszego, więc dobre auto, dobry sprzęt, czasami bardzo drogą biżuterię, trochę pokazując. Z sobą weźmiemy na wakacje. Nie? No pewnie nie, dlatego jeśli wyjeżdżam na dłużej, jeśli wiem, że dom będzie stał pusty i średnio dobrze zabezpieczony, tak? Nie może ktoś, nie wiem, rodzice przyjechać na przykład na czas naszej nieobecności, no to chyba jednak dobrze gdzieś zdeponować to, co jest najcenniejsze. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo, halo? Jesteśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Maria zawsze i dziewica. Teraz i zawsze. Ryszard z Myszyńca. Ja do audycji mam takie spostrzeżenia. Chodzi o przejścia dla pieszych. Można mówić? Bardzo prosimy. Przejścia dla proponuję wprowadzić radykalne działania. Może nigdy nie były to wprowadzone, może też ograniczenie swobód, wolności obywatelskich. Ale w rejonach 10-20 metrów od przejść dla pieszych wprowadzić automatyczną blokadę zakłócenia odbioru telefonów komórkowych, smartfonów. Po prostu. Wtedy ten ktoś, kto korzysta z tego telefonu, po prostu pewnie się zdenerwuje, ale zobaczy, gdzie on jest po prostu. No. Taka rzecz, można ją wprowadzić. Znaki drogowe, przejść dla pieszych, żeby może wprowadzić bardziej D6, bardziej jaskrawe, bo niebieskie one tak nie są za bardzo widoczne. Tak ulice, one się zlewają z budynkami, z drzewami i jakoś tak, no i widoczność tych znaków. Niejednokrotnie są one na wiosnę zasłonięte poprzez rozwijające się gałęzie drzew, no po prostu. No takie moje spostrzeżenia. Szczęść Boże, pozdrawiam. Dziękuję, panie Ryszardzie. No nie wiem, czy byłoby to zakłócanie dobre, bo czasami gdybyśmy właśnie przy gdzieś przejściu dla pieszych mieli komuś pomóc, a nie mamy się jak dodzwonić do właściwych służb, zareagować, to byłby większy, myślę, problem. Zresztą jak słyszeliśmy, te tak zwane szumidła nie zawsze są skuteczne, jak się okazuje. Natomiast to rozwiązanie z całą pewnością byłoby bardzo drogie. Ale tutaj słuchacz zwrócił uwagę na coś zupełnie bardzo prostego, bo często te proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. To znaczy dbajmy o to oznakowanie, które jest, bo faktycznie bardzo często jest tak, że czy drzewa zasłaniają, czy też w jakiś inny sposób to oznakowanie poziome nie jest widoczne. Więc dbanie o to, co mamy, tak, jest bardzo ważne. To, żebym ja jako pieszy się rozejrzał, jak to spowodować, jeżeli mam tego smartfona, jestem tak przywiązany do tego, co oglądam, czy co słucham, z kim rozmawiam. Czy my to wymyślimy, ale właśnie takie pytanie, co zrobić, żeby mnie oprzytomnić, tak? No bo to zakłócenie, to z jednej strony zrozumiałe. Coś, co by mnie wybiło, prawda, z rytmu, bo za chwilę wyjdę na ulicę, tylko jakbyśmy to wymierzyli, pewnie niełatwe to. No ja myślę, że my też powinniśmy mieć takie poczucie wspólnoty, tak jak mówiliśmy przed chwilą o tej gałęzi zasłaniającej sygnalizator, to jeżeli taką widzimy gałąź, to po prostu ją zdejmijmy, złamy, a nie czekajmy, aż ktoś to zrobi. I tak samo w tym przypadku też myślę sobie... Złapmy kogoś za rękę, zanim przejdzie, gdy go widzimy, że idzie... Z telefonem w ręku, tak? To raz, ale tak samo równie dobrze możemy zwracać sobie uwagę nawzajem. Po co mamy czekać, aż ten potencjalny młody człowiek ze smartfonem wpadnie pod samochód? Możemy mu tak zasugerować, słuchaj, zaraz może się coś stać. Prosty komunikat. Poza tym są już pomysły, na przykład przed przejściami dla pieszych umieszczanie na chodniku napisu. Uważaj przejście, tak? No kiedyś byśmy się zdziwili, że taki napis się tam w ogóle pojawił, a dzisiaj powoli zaczynamy rozumieć sens, prawda? Znaczy, pytanie o ten komunikat, prawda? Bo wydaje mi się, czerwone światło to jeszcze bym zobaczył, ale jeżeli jest przejście bez sygnalizacji, co spowoduje właśnie, jak tej ręki nie będzie, tego przechodnia przypadkowego, no to co mnie ostrzeże? Znaczy ja myślę, że to jest taki dylemat w ogóle
pewnej filozofii bezpieczeństwa i tworzenia tego bezpieczeństwa, na ile stawiamy bariery i na ile jakby myślimy za ludzi, tak? Na ile, jak daleko jeszcze pójdziemy w tym wszystkim, tak? Dopóki, to oczywiście możemy wymalować wszystkie przejścia dla pieszych, uwaga, przejścia, ale za chwilę ten napis będzie tak spowszednieje, że już nie będziemy... Musimy tak cały czas za człowiekiem stawiać, tak? Prawda? Jak daleko... Chcielibyśmy być cały czas pod takim kloszem. Jak daleko państwo ma ingerować też w jakimś sensie w to moje funkcjonowanie, tak? To zakłócanie, o którym tutaj przed chwilą pan powiedział. Po pierwsze koszt, po drugie, czy rzeczywiście byłby to dobry pomysł? Czy nie prościej jest po prostu myśleć o tym, co robię? Myślę, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, to bardzo dobrą w tej chwili inicjatywą jest doświetlanie przejść dla pieszych. W wielu miastach się to dzieje. Te kocie oczy, które się pojawiają. Czy doświetlenie po prostu lampami, które oświetlają te osoby piesze na przejściu dla pieszych, tak? A nie, że mamy taki półmrok, a samochody, które jadą, jeszcze jak pada deszcz, się wzajemnie oślepiają. Pieszy ubrany jest oczywiście na ciemno, no bo taka pora roku, że te rzeczy są rzeczywiście częściej takie bure i ponure. No i nagle się okazuje, że tak naprawdę winę za wypadek nie ponosi ani ten pieszy, ani ten kierowca, tylko to, że przejście jest niedostatecznie oświetlone. Także myślę, że to są też inicjatywy, o których warto mówić, które stwarzają te warunki dla bezpieczeństwa. Takie warunki, które nie ingerują, były inne warunki, oczywiście, prawda? Takie, które nie ingerują do końca w moją wolność, prawda? Ale myślę, że to jest takie odpowiadanie sobie na pytanie, jak daleko państwo ponosi odpowiedzialność, bo ponoszenie odpowiedzialności wydaje mi się, że też jednak może spowodować chęć na wniesienia czy wprowadzenia do naszego życia pewnych ograniczeń, zapewne regulowanych prawem. Nie jesteśmy chyba w stanie wszystkiego uregulować. A poza tym, czy by chcielibyśmy żyć w takim państwie? Pewnie, no chyba nie. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam państwa w programie, tak bardzo ważnym, ojca. Prosimy, aby nam się też pan przedstawił. Zbigniew z Krakowa. Dziękujemy. Chciałbym poruszyć taki problem, który coraz bardziej narasta, trzeźwości. Trzeźwości, która codziennie, ile tam ginie tych ludzi, to już nie wiem dokładnie, ale są statystyki, że bardzo dużo. I w telewizji na przykład pokazują ludzi, którzy są już po takim kolizji z trzeźwością i wypadku, gdzie są na wózkach inwalidzkich i tak dalej, a za 10 minut w telewizji pokazywane jest piwo i alkohol. I czy w tym wypadków jakoś policja tutaj nie ma jakichś swoich metod, żeby tą trzeźwość ograniczyć to pijaństwo przez kierowców. Często się widuje też na naszych ulicach, że rowerzyści, którzy jadą, po pijanemu na przykład. I czy państwo sprawdzają tylko samochody, czy też osoby, które jeżdżą po pijanemu nieczęśliwi na rowerach. W tej chwili statystyka mówi, że mamy około 12 litrów alkoholu na głowę, a Hitler zaplanował 7 litrów, że poradzi z Polakami. Jest takie powiedzenie, jeżeli szatan chce kogoś uderzyć, to odbierze mu rozum. I to pijaństwo jest naprawdę, te reklamy są tak niesamowite na każdym kroku i wywieszane są fordery z piwem. I to jest problem, no, taki na co dzień tu, jak obserwuję. Czy państwo coś w tym, w tej materii coś działają, żeby ograniczyć tego spożywania tego alkoholu, a przede wszystkim zlikwidowanie tych reklam, które prowadzą do takich nieszczęść. Pani Zbigniewie, bardzo dziękuję. Ja myślę, że też my możemy, nasi goście też, możemy coś zasugerować, możemy pomóc sobie też pomyśleć, tak? Bo wiele działań społecznie, myślę, może być jakoś regulowanych, czy to my jako społeczeństwo możemy powodować jakieś ciśnienie, że jakiemuś samorządowi, czy w ogóle państwu, służbom, które też nam pomagają w codziennym życiu,
działać, reagować? Pani inspektor. Zostałam wywołana do odpowiedzi. No, nie, no, nie, oczywiście, jeśli chodzi o policję, to my mamy tutaj spore pole do działania i do popisu i pewnie wielokrotnie państwo, no, nawet sami może byli świadkami albo byli kontrolowani podczas akcji Trzeźwy Poranek, czy podczas rękawów tak zwanych, kiedy na działaniach policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców, bardzo wielu. Jesteśmy w stanie to zrobić bardzo szybko dzięki urządzeniom, które działają dosłownie po kilku sekundach. I takie działania oczywiście nie wydaje się, że to nie powinno być takie uprzedzane, bo nieraz tak ten fotoradar, wiemy, że on tam jest, zwalniamy, a później dalej swoje. Ale my często zapowiadamy te akcje, że nie zapowiadać. Właśnie, ja myślę, że gdybyśmy nie zapowiadali, to też by tak, taki... Znaczy, ja myślę, że tak. Są akcje, z nieba niezapowiedziany powodowałby, bo tak kierowcy już wiedzą, nienawkę, że dzieje się, no to wszyscy przykręcają kranik. A tak sobie pozwalamy. A gdyby częściej coś takiego było wprowadzane niezapowiedziane, to może tego zawsze się możemy spodziewać, takiej kontroli i może zaczniemy myśleć, że jednak nie wolno nam. Znaczy, ja myślę, że takich akcji jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o kontrolę trzeźwości kierowców. Stąd ograniczenie ilości zatrzymywanych pijanych kierowców, które odnotowujemy od kilku lat, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości badań kierowców. Czyli mamy rzesze ludzi przebadanych i coraz mniejszą ilość kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymywanych przez policję. Ale rzeczywiście policję, tak jest, że to się zmniejsza? Tak, ale niestety do zera jeszcze nam, powiedziałabym, bardzo, bardzo daleko. Oczywiście jest to też, to znowu wracamy do edukacji, tak? Jest to też kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przecież ci pijani kierowcy bardzo często to są osoby, które piją w towarzystwie, tak? Rozstają się. Ilu z nas pozwala na to, żeby kierowca pojechał. Jakże często jest tak, że zatrzymujemy rodzinę i to pijany kierowca prowadzi auto, a nie któryś z członków rodziny, który jest trzeźwy. O dziwo. A spokojnie mogłoby to wyglądać inaczej. Także jest też kwestia jakby współodpowiedzialności za osoby, z którymi spożywamy alkohol. Jeśli chodzi o pewną edukację do picia, no bo umówmy się, też alkohol jest i jest dla ludzi, prawda? Ale jest też ogromna rola samorządów, na przykład w wprowadzaniu, ograniczaniu ilości punktów sprzedaży alkoholu, ograniczanie bliskości tychże punktów, jeśli chodzi o szkoły i kościoły, prawda? Jest kwestia, czy to powinno mieć miejsce, czy też nie. Bo prohibicja pewnie się nie sprawdziła w krajach, w których została wprowadzona. Czy twarde alkohole powinny być dostępne na stacjach benzynowych? To też jest pytanie, prawda? I pod rozwagę jedynie dla samorządów, no bo my jako policja to nie są ograniczenia, które my jesteśmy w stanie wprowadzić. My stoimy na straży tego, co jest. I wydaje mi się, że robimy bardzo wiele w tym zakresie. To na pewno. To trzeba przyznać. Panowie, co jeszcze na zakończenie, na podsumowanie naszego spotkania winniśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o to codzienne życie i poczucie bezpieczeństwa, bo może są takie sprawy, o których nie powiedzieliśmy, a warto, trzeba. Na pewno taka samoświadomość, tak jakby chociaż teraz o tym alkoholu mówiliśmy, to ja myślę, że nawet gdyby policji ruchu drogowego było 10 razy więcej, nawet gdyby były to obostrzenia, zaostrzenia, to i tak się przed tym nie uchronimy. No ja jako psycholog mogę powiedzieć, że po co się upijać tak w ogóle? Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to może by pomyślał w tych kategoriach. Czy to wystarczy? Dokładnie. Tak, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy też umieli sami siebie obserwować, jak się zachowujemy w danych sytuacjach, albo w jakich sytuacjach pijemy alkohol, albo dlaczego nie myślimy zawczasu. Czemu nie jest tak, że... Bo pytanie też, co do nas przemawia, tak? Czy my widzimy kwestię tego bezpieczeństwa siebie, co się stanie, gdy nawalę, tak? Jakie będą konsekwencje dla tych, którzy dzięki mnie to bezpieczeństwo mają? No tak, czyli nie myśleć tylko o tym, co się stało, ale też co się może stać. Jeżeli mówimy o tym alkoholu, prawda, i jadę gdzieś na imieniny, no to powinienem sobie zadać pytanie, czy nie tylko czy będę wracał, ale czy może być tak, że będę wracał. Czy mam inną możliwość powrotu? Chodzi o to, żeby myśleć wcześniej, żeby wprowadzić taką samą profilaktykę i obserwację własnej osoby. Dziękuję.
Panie Macieju? Alkohol to jest tylko tak naprawdę, czy jazda pod wpływem alkoholu to jest tylko pewien wycinek, tak, no bo zobaczmy, że równie dobrze mamy problem narkotyków, tak, czy jazdy, prowadzenia samochodów pod wpływem narkotyków, czy nawet pod wpływem dopalaczy, tak, to są te szczególne substancje, o których ostatnio jest głośno, ale nie tylko, przecież równie niebezpieczne, albo nawet bardziej czasami, może być jazda, kiedy naprawdę jesteśmy zmęczeni, tak, kiedy nie prześpimy się, i będziemy starali się za wszelką cenę dojechać do domu, a przecież nikt nam nie zabroni. Żadnego przepisu nie stworzymy, nie wsiada, jak jesteś zmęczony. Tak? Czyli znowu wracamy do jednego. Nie zakazy, czasami wręcz też nie nakazy, ale po prostu myślenie i edukacja. Edukacja jest kluczem do wszystkiego i edukacja rozumiana bardzo szeroko. Zarówno w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół, jak i w szkole. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszymi gościem byli pani podinspektor Monika Chlebicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Adam Budek, psycholog społeczny. Dziękuję bardzo. I adwokat pan Maciej Zaborowski. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat, jak być bezpiecznym w codziennym życiu. Ten temat jest też realizowany w ramach projektu Bądźmy Bezpieczni. Zapraszamy też do odwiedzenia portalu Ostrzegamy Online, też stworzony w ramach akcji Bądźmy Bezpieczni. Tam z pewnością znajdziemy czy jakąś poradę, czy jakiś artykuł, to co może nam pomóc, albo w jaki sposób my możemy również pomóc tym, którzy no nie do końca może wiedzą o zagrożeniach, nie do końca są tego świadomi. Pomóżmy sobie nawzajem. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.